Siemanko, dzisiaj pokażę Wam, jak zmienić rozdzielczość ekranu w Windowsie 7. Na początku musimy oczywiście uruchomić nasz system, a następnie kliknąć prawym przyciskiem myszy na pulpit. Później przechodzimy do rozdzielczość ekranu i tutaj możemy wybrać już naszą rozdzielczość. Ja wybiorę sobie 1440x900 i kliknę zastosuj. Teraz, aby zachować ustawienia, muszę kliknąć Zachowaj zmiany. To już by było wszystko, co chciałem Wam zaprezentować w tym poradniku. Do zobaczenia i cześć.